Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo, jak możesz mówić swemu bratu, Pozwól, że usunę drzazgę z Twego oka, podczas gdy belka tkwi w Twoim oku. Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka Twego brata. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim Wy mierzycie, i Was osądzą. Taką samą miarą, jaką my mierzymy, nam odmierzą. Jaka to jest miara? Jakie mamy serce? Jeżeli mamy serce miłosierne, kochające, jest to miara miłości, która powoduje, że nazywa to serce zło złem i troszczy się o to, aby człowiek był uwolniony od tego zła. Natomiast małoduszne, małe serce koncentruje się na złu. I potępia człowieka, odrzuca, chce go przekreślić, chce go nie znać. Na tym polega zło, że nie tyle, że ktoś kogoś sądzi, tylko potępia, wskazuje na niebyt, na potępienie. Pan Jezus sam, patrząc na faryzeuszy, dostrzegał ich obłudę, hipokryzję. Nazywał ich Obudnikami, czyli hipokrytami. Nazywał też tych, którzy tak właśnie sądzą, że w sercu zabijają drugiego człowieka, mówią: Ten lud jest przeklęty, bo nie zna prawa, my jesteśmy sprawiedliwi, tamci grzeszą na potęgę. To jest niebezpieczeństwo. Pychy, niebezpieczeństwo skazywania drugiego człowieka na potępienie w swoim sercu. Człowiek Troszcząc się o zbawienie swoje, to też troszczy się o zbawienie drugiego człowieka. I kiedy widzi, że ten drugi człowiek idzie na potępienie, to go nie potępia, tylko stara się go ostrzec. Nie jest tolerancyjny, nie siedzi cicho i nie mówi, no, a to jest jego sprawa, niech robi co chce. Nie wtedy to jest tak naprawdę bardzo niemiłosierne postępowanie. Więc nie chodzi o to, że ja nie mogę kogoś ocenić. Tylko chodzi o to, że ja nie mogę nikogo tak osądzić, aby przestał w moich oczach istnieć, żeby został przekreślony. Ja go oceniam, ale miłosiernie, po to, żeby go podnieść, aby przyjść Mu z pomocą. Oceniam, w jaki sposób mogę Mu pomóc, czy może się modlić za niego, czy go ostrzec, czy też być dla niego takim przykładem, że można inaczej żyć. Ale najpierw trzeba mieć czyste spojrzenie. Jeżeli się ma w oku belkę, to się nic nie widzi, tylko się widzi swoje wyobrażenia. I kiedy taki człowiek chce poprawić drugiego człowieka i ma dobre mniemanie o sobie, to często może się okazać, że tak naprawdę ściąga na siebie potępienie. Jeżeli potępia drugiego człowieka, zaczyna go krytykować, Sądzić, nakazywać, żeby to robił czy tamtego nie robił. Prorok Natan, kiedy był wysłany do króla Dawida, Dawid był przekonany, że wszystko dobrze czyni. Miał ogromną belkę w oku. Nie widział tego, co zrobił. A co zrobił? Najpierw był kuszony do lenistwa. W lenistwie wylęgło się podglądanie kąpiącej się nagiej kobiety, potem pożądanie jej, współżycie z nią, zata chęć zatajenia. Że jest w ciąży, sprowadzanie, upijanie jego, jej męża, a potem skazanie go na śmierć, na wojnie. I wydawałoby się, że zbrodnia doskonała król ma do tego prawo, ale nie ma prawa przed Bogiem. I dlatego, kiedy Natan przedstawił mu pewną opowieść, wymyśloną, pewną bajeczkę. O bogaczu i biedaku, o bogaczu, który miał bardzo dużo owiec, i biedaku, który miał jedyną owieczkę, traktował jak córeczkę, spał z nią, troszczył się o nią, i nagle przyszedł do bogacza gość, któremu trzeba było przyrządzić jakiś posiłek. I temu bogaczowi żal było ze swoich stad wziąć choć jedną owieczkę, to wziął tę owieczkę od tego biedaka. Oczywiście król Dawid wzruszył się. Tak, oburzył się na tą taką niesprawiedliwość i zażądał, żeby powiedzieć, kto to jest, że ten człowiek, ten bogacz jest winien śmierci, zaraz go zamorduje za taką straszną niesprawiedliwość. I wtedy usłyszał odpowiedź, natan powiedział do, do Dawida: królu, to ty nim jesteś. I wtedy jakby te belki spadły z jego oczu. Przeraził się, bo taką samą miarą, którą on mierzył, mógł odmierzyć mu Pan Bóg. Pan Bóg jednak na pokorę swojego sługi, króla Dawida, odpowiedział pewną pokutą. Zaprosił go na drogę nawrócenia, pokuty. Potem już pod koniec życia bardzo był łagodny, nawet gdy pewien Benjamita rzucał w niego kamieniami, błotem, wyzywał go. Jego słudzy chcieli go zabić, tego właśnie, jak go nazwali psa. Ale król Dawid powiedział: Nie, niech to robi. Skoro mój własny syn nastaje na moje życie, to co dopiero ten Benjamita? I był już wtedy pokorny. Bardzo, bardzo żałował tych wszystkich swoich grzechów. Więc zmienił swoją miarę patrzenia na drugiego człowieka przez ryzmat też swojej słabości. Dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas na to, na taką drogę nawrócenia, żebyśmy na każdego największego nawet grzesznika patrzyli oczyma Chrystusa. Święta Faustyna prosiła Panie Jezu, daj mi swoje miłosierne oczy, abym w największym grzeszniku dostrzegał Twoje cierpiące oblicze, nawet najmniejsze dobro, żeby tam dostrzec, nie koncentrować się na złu, Potrzeba nam też naszego nawrócenia, bo wtedy będziemy wiarygodni w upominaniu. Pewna kobieta, matka, chciała upomnieć swoją córkę, która późno wracała z jakiejś tam imprezy po 22, już po północy wracała. I wtedy mama powiedziała: córeczko, ja w twoim wieku to o tej porze już dawno siedziałam w domu. Na to córka odpowiedziała. Tak, bo ja wtedy miałem 5 miesięcy. Zależy od tego, jak się prowadzimy teraz, jak później będziemy mogli kogoś wesprzeć w poprawianiu czy w korygowaniu, żeby wrócił na właściwe drogi życia. Prośmy dzisiaj pana Jezusa, aby nas korygował, aby wyjmował z naszych oczu belki, abyśmy mogli patrzeć czystymi oczyma bo błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą na tę drogę do nieba przyjmijmy Boże błogosławieństwo pan z wami niech was błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty niech będzie pochwalony Jezus Chrystus